Mistrzów, tą sobotę o godzinie 17:30 klasycznie, oczywiście, wiadomo, tradycyjnie pojawi się nowy film na tym kanale, ale co jest tutaj niecodziennego i coś, co jest specjalnego, to to, że ten film będzie naprawdę dokokszony, naprawdę ciekawy, kontent tego jeszcze nie było, także na sam sobie wspomnienie i koniecznie widzimy się o godzinie 17:30 w tą sobotę, mam nadzieję, że będziesz. Zachaliba z ekwipunkiem, wbij kolejny na Hellcase'a, otwieraj skrzynki oraz ulepszaj swoje skiny i teraz twój ekwipunek będzie jakoś wyglądał. Pamiętaj koniecznie o kodzie FIACO, który daje ci darmową kasę oraz o kodzie FIACO 15, który daje ci 15% bonusu do twojego pierwszego depozytu. Mega polecam. A więc wszystko brzmi bardzo fajnie, no nie? Kupujesz sobie jakiegoś bota, nie wiem, niech on kosztuje 10, 100, 1000 dolarów, obojętne. Kupujesz po prostu jednego bota, który tak na nas ma być za ci jedną taką stałą maszynką do zarabiania cały czas pieniędzy, tak? I to całe oprogramowanie ustawiasz sobie w ten sposób, że ma on oczywiście dostęp do twojego Steama i możesz tak na dobrą sprawę cały czas, ono może za ciebie handlować na całym rynku, to brzmi jak najbardziej cool. I tak na dobrą sprawę ustawiasz sobie, że dobra, jeżeli kosa spadnie do takiej wartości, wtedy automatycznie cię on snajpi, tak? Jeżeli będzie jakiś przedmiot, nie wiem, jakaś skrzynka, czy jakiś inny przedmiot po prostu spadnie do takich widełek, jakich sobie ustali, czy nie wiem, minus 40% zwykłej ceny, czy coś takiego, to wtedy automatycznie jest on powijany, oczywiście wszystko leci albo z twojej karty, albo z twojego balansu najlepiej, i potem jest on wystawiany za dużo wyższą cenę. No i tak na dobrą sprawę, nawet jeżeli kupiłeś 40% taniej, a teraz zostawisz 10% taniej, no to wiadomo, że on zejdzie tak na dobrą sprawę kwestia kilku minut, tak na dobrą sprawę, zanim po prostu ten przedmiot zostanie kupiony, a następnie wystawiony, tak? Ale tutaj jest ciekawe to, że automatycznie sobie na tym zarabiasz. W związku też, jeśli już ten bot kosztuje 10, 20, 100, 1000, 10 dolarów, to i tak się opłaca go kupić, no bo cały czas on dla ciebie generuje profit. No oczywiście brzmi to za pięknie i wygląda dość nierealne, i taka jest po części prawda. Po części dlatego, bo regulamin Steam dosłownie zabrania czegoś takiego, w związku też i z czym, jeżeli to jest zabronione, ja w żaden sposób nie będę tego nakłaniał, ani w żaden sposób tego promował. I takie boty są najzwyczajniej w świecie ścigane, tak? Znamy historię takich ludzi, na przykład o tym twórców właśnie takich to botów, który działał tak na dobrą sprawę, że ciekawe, że w 2013 roku obecnie znajdujemy się na archiwach Reddita, także to jest dość ciekawe miejsce. I możemy zobaczyć tej całej jego historii, jest opisane, ja wam postaram się streścić, oczywiście link do tego znajdziesz na dole w komentarzu. Mogłeś tak na dobrą sprawę zobaczyć, że gościu cisnął cały czas właśnie na takim jednym bocie, tutaj możemy sobie wejść na Steam Backpacku, możemy zobaczyć sobie to, co się działo w jego ekwipunku. Jak możemy tutaj zobaczyć, no naprawdę tutaj działo się naprawdę, naprawdę grubo, tutaj widzimy duże zawirowania i tak dalej, ale oczywiście nie będę tutaj opowiadał o wszystkich jego właśnie kontach, o tej jego całej taktyce, aczkolwiek gość miał mniej więcej podobną tego, co mówiłem przed chwilą, a mianowicie właśnie kupował takie to przedmioty, które były dużo taniej, następnie wystawiał. On tutaj działał głównie na przedmiotach Steam Fortress 2, ale to dla nas nie robi większego znaczenia. Warto wiedzieć, że tacy ludzie byli i warto wiedzieć, że zostali zbanowani, tak jak tutaj jest napisane, z ekwipunkiem wartym 10 tysięcy dolarów. Także jak możemy zobaczyć, gościu sobie na tym dość grubo działał. Co ciekawe, on jeszcze właśnie chyba sprzedawał właśnie te skrypty, tak jak możemy tutaj zobaczyć. I też wielu ludzi jest takich, którzy mówi, że są w posiadaniu tego skrypta, ale tak na dobrą sprawę, no nie będą się z tym nikim dzielili, bo to jest jakby wbrew wszelkiej polityce i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście tutaj warto wiedzieć, że jeżeli sam sobie napiszesz taki skrypt, taki program, który będzie za ciebie robił i sam sobie będziesz na tym zarabiał, no to co najmniej możesz dostać bana na po prostu na Steamie, tak? Może po prostu twoje konto zostać zbanowane i twoje przedmioty mogą zostać po prostu skonfiskowane. Aczkolwiek, jeżeli już takie właśnie takie oprogramowanie sprzedajesz, czy jakoś zajmujesz się dystrybucją, czy przekazywaniem właśnie takiego oprogramowania, no to już jest przestępstwo i to już jest karalne i tak na tą sprawę Valve może pójść z tą na policję i cię będą za to ścigać. I wtedy ta sprawa najprawdopodobniej skończy się w sądzie, gdyż tak na tą sprawę wtedy to już tam pewnie jest uregulowane inaczej. To już nie jest, że na własny użytek, to nie jest po prostu, że łamiesz ten regulamin. Także na tym etapie jest to już bardziej podpinane jako działalność przestępcza, gdzie po prostu tak na tą sprawę zajmujesz się handlowaniem nielegalnego oprogramowania, niezgodnego z pewnymi regulaminami. I tak na tą sprawę to jest oprogramowanie służące do łamania tego regulaminu. Też jest bardzo, bardzo słabe, także tego absolutnie nie polecam robić. Taki bot jak najbardziej można znaleźć w internecie, można znaleźć, żeby je kupić i tak dalej. Aczkolwiek co warto wiedzieć, to to, że jest tak naprawdę bardzo dużo takich naprawdę grubych graczy, którzy z nich korzystają, tak? Wiadomo, takie na przykład, nie wiem, czy interesować kiedyś cheatami w kontekście jako Global Offensive, typu Wallhack czy typu Aimbot. One mniej więcej działają na tej zasadzie, że WAG po pewnym czasie po prostu jakby ogarnia, że jakieś oprogramowanie, które wpływa na Counter-Strike'a, to jest ten cheat i tak na dobrą sprawę to mu zajmuje tam kilka godzin, ewentualnie kilka dni, żeby on jakby powiedzmy to oprogramowanie specjalne dodał, nazwijmy to sobie w dużym uproszczeniu do swojej bazy danych, tak żeby po prostu kiedy widzisz, to jakie oprogramowanie działa, wtedy automatycznie dostaniesz bana, tak? I po prostu ci twórcy po prostu cheatów skupiają się na tym, że tak na dobrą sprawę co kilka dni muszą to aktualizować, co kilka dni muszą to w pewien sposób zmieniać, łatać i tak dalej, i tak dalej. Tutaj może być bardzo podobnie, gdyż na dobrą sprawę samy Steam też pewnie będzie tam oparty o jakieś algorytmy, że właśnie wykrywanie tego typu, powiedzmy sobie, nieczystych zachowań, tak? I też pewnie jakoś walczy, w pewien sposób z tym walczy, tak? Myślę, że działa właśnie najczęściej, jeżeli chodzi o same algorytmy, tak? Czyli jeżeli zobaczy, że pojawiła się oferta 10 sekund temu, a 9 sekund temu to zostało kupione, no to szansa na to, żeby ktoś to kupił, jest naprawdę bardzo mała, tak? Jeszcze raz czy dwa, okej, okay, no zdarza się przypadek, gościu mega szczęście, tak? Ale jeżeli na przykład kupuje w ciągu jednego dnia 100 takich przedmiotów czy 200, no to już wszyscy wiadomo, o co chodzi, takie po prostu coś banowane, także bardzo ciężko jest się ukryć, no bo jednak to dla Valve jest dość łatwe do wykrycia i tak dalej. A po drugie też warto wiedzieć, że gra jest naprawdę tak średnio warta świeczki, bo wtedy to twoje EQ zostanie w całości tak na daną sprawę skonfiskowane, w związku z czym zostajesz z niczym, z tym botem, którego no, tak na daną sprawę już do niczego nie użyjesz. Twój adres IP zostaje oczywiście zapamiętany, także jeżeli utworzysz nowe konto, no już będzie albo turbo monitorowane, albo nawet nie będziesz mógł go otworzyć, to jeszcze jest bardzo kiepska sprawa. Wiadomo, że to brzmi naprawdę idealnie, to brzmi jak jakaś utopia, tak? Oprogramowanie, które załączasz i które za ciebie wszystko wymienia, wszystko traduje,
tylko sobie wchodzisz raz na tydzień, raz na miesiąc, patrzysz, ile wyciągnęło to profitu, tak? Ale warto też wiedzieć jeszcze jedną kwestię, że takich ludzi, którzy właśnie wpadli na coś takiego i którzy działają naprawdę na dużą skalę i działają naprawdę dobrze, za tym idzie i aktualizują sobie tego softa nawet kilka razy dziennie, tak żeby po prostu byli totalnie niewykrywalni, no to wtedy należy wiedzieć, że ich też może być dość dużo, tak? I fajnie, że masz tego swojego bota, czy tam program za $100, wszystko spoko, ale gdzieś w Azji jest jakiś gościu, który ma takiego bota, którego pisze codziennie, uaktualnia go po kilka razy dziennie i ten na pewno jest niewykrywalny i ma go jeszcze o wiele lepiej napisanego, że on do niego skupie jeszcze większe siano. Także konkurencyjność na tym poziomie jest naprawdę, naprawdę wysoka i trzeba się tym po prostu pogodzić. Co warto też wiedzieć, to że takie skrypty nie leżą sobie powiedzmy na jakimś GitHubie, czy nie leżą sobie gdzieś pod jakimś filmem na YouTubie, czy coś takiego. Także też proszę was, nie dajcie się nabrać, jeżeli po tym filmie nawet stwierdzicie, że o, zajebiste, dobra, ten fiako to jednak gada pierdoły, mnie nie wykryją, bo ja jestem kuźwa, turbo kozak i tak dalej, będę miał, nie wiem, wejdę w tybienką, gdzie to mnie nie wykryją, no nie? Uwierzcie mi na słowo, po prostu nie warto się to bawić. Stracicie swój czas, stracicie swoje, tak na sprawę, całe inwestycje, całą kasę, którą macie teraz na Steamie, bo całe twoje konto zostanie zwinięte, także po prostu gra jest nie warta świeczki. A uwierz mi, żeby dojść do takich botów, czy dojść do takich skryptów, naprawdę trzeba się dużo nakombinować, trzeba mieć znajomości, albo naprawdę wystawić mega kasę za coś takiego, także po prostu lepiej tego nie robić, okej? Okay?